Wow. Idziemy na 8 km spacer Parque de los Lavaderos. Zaczynamy. Nieźle, że ktoś tam mieszka. Justyna, podoba ci się? Pięknie. A co myślisz o tym widoku? To jest mój ulubiony widok. Zgadzamy się z Justyną? Nie wiem. Jest całkiem ładny. Tak, 2 na 10. Ja mam to do siebie, że bardzo szybko wchodzę pod górkę. Bardzo szybko chodzę po górach. Nie lubię tego, ale mam naturalnie dość dobrą kondycję i wolę zrobić to szybciej i mieć to z głowy, bo jak idę wolno, to mi się dłuży i boli jeszcze bardziej. Za to za schodzeniem nie przepadam, bo po prostu boję się, że się wywalę. No, a z takim widokiem można się pomęczyć. A tam idą wielkie przegrane. Nie no, żartuję. Żartuję, to nie są wyścigi. Przychodziłyśmy tutaj i powiedziałam, że to jest taka piękna LA ściana. Teraz patrzcie na to. Przypadek? Nie sądzę. Przypadek Ola. Wow, Monche. Tak, przyjechałyśmy do winnicy na degustację. Witamy. Dzień dobry. No fajnie. Ola. Zobacz, na poziomie, nie? Jest klasa. Myślicie, że mamy czekać tutaj, czy tam w słońcu, czy na czy... Ja jestem w szoku, bo tutaj po raz pierwszy właśnie widać tę jesień. Jest tak mega inaczej. Jeszcze nie ma zimy, bo jeszcze nie ma 23 czy tam grudnia. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Monche, to jest winnica, dosłownie 5 minut od naszego domu, bo wykupiłyśmy sobie spontanicznie wczoraj degustację wina. Także no, lepiej tego dnia się nie da skończyć, bo nasz spacer był dla mnie przynajmniej bardzo męczący. Na szybkości robiłyśmy przepyszny obiad, nawet go nie uwieczniłam, ale to była trochę powtórka z wczoraj. A tu jest tak pięknie, że bardzo się cieszę, że odhaczamy to. Pokaż Justyna, jak pięknie jest. Zobacz, jak fajnie. Jest super ten kolor jest w ogóle. Przepięknie i te kolorki jesieni. No fantastycznie. Tak można spędzać grudzień. Jeszcze na koniec, słuchajcie. Kolejna tęcza. Jak zawsze na Teneryfie. We elaborate our traditional wine. Traditional is a young red wine. Wow. Witamy. Bardzo ciekawe to jest. And it's really delicious. Okay, enjoy. Gracias. Dziewczyny sobie zrobiły stół tapasów, więc ja też udałam, że coś potrafię wyczarować i mamy biesiadę z winem z naszej dzisiejszej winnicy. Fajnie było, dziewczęta? Bardzo. Smakowicie. A ile czasu spędziłyśmy w sklepie spożywczym? Najwięcej. Niż w winnicy. W takim towarzystwie to są rozrywki. Największa atrakcja dzisiejszego dnia. Pojawiło się wiele próśb, żeby podzielić się z wami naszymi domami, które wynajmujemy tutaj na Teneryfie, więc podlinkuję wam poprzedni dom i ten, w którym jesteśmy obecnie, w opisie. Kochani, zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy vlog był super krótki, ale mieliśmy mega intensywny dzień. Najpierw ta wspinaczka, potem gotowanie, potem wycieczka do winnicy, następnie najdłuższy pobyt w sklepie i tak upłynął tam wtorek. Prosiliście o więcej treści jedzeniowych, obiecuję poprawę od jutra, ponieważ zaczynamy nasz challenge ugotowanych, czyli każda z nas będzie gotowała przez cały dzień dla pozostałych.
jedna po drugiej, także zaczynamy ode mnie i jutro będzie vlog, w którym pokażę Wam, co przygotuję dla naszej czwórki na śniadanie, obiad i kolację. U nas jest już 22, ja wyciszę się u siebie w pokoju i dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten krótki vlog umilił Wam dzień. Pozdrawiam Was i życzę